No siemanko, dostałem dzisiaj od was listy, już nie będę czytał, bo nie wypada, dostałem 3 dokładnie, nie wiem czy można to przeczytać, naprawdę, bo jeden jest z Łodzi, dziękuję, naprawdę, drugi jest z bonusem. Już mówię. Też z Łodzi. Kurczę, to wy z tą Łodzią. I jeszcze trzeci mam. Pocztówki już będę słał niedługo. Dziękuję za bonusa, naprawdę. Ja nikogo nie proszę o żadne pieniądze, nie? Ale no jak bonus się przyda, no to zawsze piwko się wypije. Tutaj mam jeszcze z Myśliborza bodajże pocztóweczkę, o to co prosiłem, ale słuchajcie, to jeszcze ta ściana nie jest jeszcze zryta, jeszcze kawał drogi do niej, a trzeba jeszcze zrobić tam wszystko na górze i z drugiej strony waszych pocztówek. O, widzicie, to mam zondę, to jest kierownica do samochodów, no znaczy do gier, do samochodów, no. Nie będę czytał tych listów, bo nie uważam, że to jest prywatność jakaś, nie? I tych osób, które wysyłają, i tych osób, które... No i tych, co ja czytam, no. Mamy tu jeszcze, kurczę, jeszcze musimy podpis tylko złapać tego, majora. I nie wiem, kurczę, czy... No bo jak zajdę do majora, to jak... No to musowo to będzie konon, no jak nic. Nie wiem, czy się będzie chciał, czy będzie się podpisywać, czy ma się w ogóle podpisywać, nie? Od tego od was zależy, nie? No i cóż, dzień jak dzień, dupa boli, bo korzonki pieprzone. Ledwo łażę, tak szczerze mówiąc. Naprawdę, ciężko jest, nikomu tego nie polecam, takiego czegoś jak korzonki. No i co, naprawdę, zszokowany jestem, dziękuję, no. Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Widzicie, nie jestem magikiem, ale dzięki wam bardzo. Jacy byście nie byli, to zawsze będzie jakiś browar. Jedzenie mam, także przeżyję. Jakie plany? Na pewno będziemy nagrywać streama z majorem, bo z tego co wiem, to nie chcecie Krzysztofa Kononowicza, nie? Więc będę nagrywał z majorem. Jaki cel będzie? Tamtym było bodajże dla jaj, a teraz będzie dla dwóch jaj. No bo i major będzie siedział. Młody swoje wyrwał, ja podejrzewam, że pod... No dzisiaj powinienem dostać już pieniądze, także z majorem się będę dzielił. Jeżeli nie, no to najpóźniej jutro dostanę pieniądze, także się podzielę z majorem pół na pół. Plus jeszcze młody dostał swoją flotę. Także żeby nie było, że kogoś tu oszukuje, nie? A jak z Krzyśkiem? No kurczę, słuchajcie, no z Krzyśkiem, no kurczę. W jednych momentach jest normalna, a po 5 minutach jest chory. No nie wiem, no nie wiem co tam się dzieje w jego głowie, no ale w każdym razie, no... Słuchajcie, jak będzie w porządku, to będę z nim nagrywał. Ale nie chcę się przyznać cały czas do tego, że kurde mnie oczernił. Nie chcę się do tego przyznać, nie... Autentycznie nie chcę się do tego przyznać. Wystawił argumenty dla mnie, że niby on stał. Ja powiedziałem, że tylko to są domysły, a nie, że on był. Natomiast on na wizji u Magikala wypowiedział się tak, jak się wypowiedział na mój temat, że mu kradnę paczki, pieniądze i tak dalej. I w ogóle to moja mama, to jest moja żona, więc tutaj na ten temat to w ogóle nie ma co rozmawiać, nie? Moim zdaniem, tak ja uważam, nie? Póki mnie nie przeprosi na wizji, nie będę nagrywał. No i jeszcze raz, luknijcie. To są wasze pocztówki. I jeszcze i tak za mało. Będzie kolorował mi w pokoju jak nic. Fototapety nie będę musiał robić. No i trzymanko, zdrówka życzę. To jest mój piecyk. Zdrówka życzę, przede wszystkim.